Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i w dzisiejszym odcinku, skoro już mam mój super Lama Mobil i do tego mój karabinek, który udało mi się kupić w międzyczasie w Emination i po prostu dzisiaj, w dzisiejszym odcinku siejemy jeden wielki przypał na serwerze, więc od razu pierwszy cel, gdzieś mam nadzieję, że trafi się w pobliżu. Nie, po prostu nie, dzisiaj ewentualnie jedyne co mogę zrobić, to dostarczyć samochód do Los Santos Customs, pierwszy lepszy, może być ten nawet, jeżeli pan raczy poczekać. I właśnie tak się składa dobrze w Santos Customs. Ktoś jest. No dobra. Podjedziemy, zobaczymy, czy się goście załapie od razu na kulkę, czy dopiero później, jak będę wyjeżdżał i dostawał się z powrotem do swojego samochodu. No, chyba zdążył. Znaczy zdążył. Zdążył nie zginąć, tak można powiedzieć. No jak zwykle, bye. Please buy this piece of... W sumie nie lepiej sobie na którzy nim jeździ. A widzicie moje konto wyczyszczone do cna, więc to są moje pierwsze pieniądze od dawien dawna. Po tych dużych wydatkach, które miały miejsce wcześniej. Gdzie jest ten koleś? Karabinek wygląda tak, uwaga, a tak strzela. Strzela nawet dobrze. I to był chyba pierwszy kill, jaki zrobiłem tym karabinkiem. Nie, naprawdę spoko. Ktoś sobie ratloadera chciał odpicować delikatnie. No przeszkodziłem, jak mi przykro. No to jest GTA przecież. Dobra, tylko teraz tak, on się gdzieś zespawnuje w pobliżu pewnie, więc nie wiem, czy zdążę wsiąść, czy właśnie do mnie nie mierzy ze snajpy. Pewnie tak, no właśnie. A w ogóle to podobno są jeszcze maski jakieś nowe, więc też można było rzucić okiem. Nie, nie oni. Tam dalej. Poleciał po swój samochód. Nie, nawet nie, po prostu czai za rogiem, aż będę chciał dojść do swojego samochodu. Myślisz, że nie wiem? Już widzę, że jesteś wychylony na bok. Delikatnie. Okej, tutaj mogę sobie mierzyć, ale nic z tego nie będę miał. Zwłoki na asfalcie to nie moja sprawka. Ale dobra, może to zobaczy. Boom, jedna opona. Bam, druga. No dobra, teraz dopiero. Na raty, bo na raty, ale jakoś się udało. Więc nie wiem, może to mu da do myślenia, ale i tak ja muszę przypuścić desant po swój samochód. Uwaga! Schowam się za ciężarówką. Albo nawet jeszcze lepiej, wejdziemy na nią. Gdzie on jest? Tam za filarem, tak? No dobra. Mam nadzieję, że kierowca zaraz nie ruszy w te pędy. Ale uwaga, karkołomny motyw. Dobra, powiedzmy, że go delikatnie ostrzelałem, czy uda mi się wejść? No właśnie! No ja jestem właścicielem! No aaa, no widzieliście to! Normalnie by się udało. Tylko przez to, że mimo tego, że byłem właścicielem, nie mogłem do niego wejść. Teraz nie jestem na jego pokładzie, nie oddalam się dalej szukać kolejnych ofiar. Okej, teraz już miałem ściągnąć. Ale to... No kurde, no! Dobry jest. Tylko jak on ma snajpę. Bo z tego, co widzę, strzela koleś dosyć szybko i do tego... Jeszcze całą serią. To mi się przynajmniej wydawało, ale nie wiedziałem, że są takie snajpy w ogóle. Więc może napis po prostu jest błędny. I tak naprawdę wcale to nie jest snajper, tylko karabin szturmowy. No ale okej, gościu widzi, że zbliżam się bardzo szybko. No ale przejedziemy, tylko przejedziemy, spokojnie. Może stracić zainteresowanie, choć na ćwierć sekundy i wtedy wykonam nawrót. No i podejdziemy troszeczkę szybciej. Policjanci już się nie zainteresowali, dobra. Oni mi pomogą. A ja sobie teraz kulturalnie ładnie przejmę swój samochód, albo nie! Bo mnie wysadzi. Fat little thief. Gruby mały złodziej. No okej, okay, dobra. Zobaczymy, czy pan gruby mały złodziej potrafi przyjąć strzał ze snajpy na klatę. No gdzieś tutaj będzie, ewentualnie tu się wychyli. No, kolego. Policjanci już do ciebie jadą. No, z której strony? Lewa czy prawa? No, a podejdziemy jeszcze bliżej. No kurde, no przecież patrzyłem przed chwilą, jeszcze się w ogóle nie wychylał. A może tym razem po prostu uploadowanie odcinka, jednoczesna gra online działa na moją niekorzyść. Ten jeden raz. No ale dobra, spoko. I tak się muszę dostać do swojej wakki. No ale dobra, biegnąc tak na pewno zaraz zgarnę kulkę, więc... Ej, nie, dobra, zmieniłem gości położenie zupełnie.
Ale zaczął we mnie celować. Okej, okay. Tylko pytanie, gdzie wlazł? Gdzieś wysoko? Czy może nisko? A nie, po prostu pewnie go policjanci zdążyli kropnąć w jakikolwiek sposób. Dobra, gdzieś tam jest. Ale znając życie, zaraz się wychyli, po prostu mnie kropnie, więc sprint po auto! Come on. Dobra, już mnie widzi. Zdążę wsiąść do swojego? A odjechać? No. Dobra. Powinno być już dobrze. No i teraz mogę swobodnie wziąć SMG. O kurde, gdzie on tam był z tyłu za mną? A tam sobie biega. Nie myślcie, że ja uciekam od potyczek. Nie, oj nie. Teraz po prostu zawrócimy. Ktoś go zabił, tak? Widziałem krzyżyk na minimapie. A kurde! Minimalnie. Ale i tak zaczął strzelać bezpośrednio zaraz po tym, jak się pojawił, nie? No to... Dobra. Chciał podpalić mój samochód, zamenda. Dobra, policja będzie mnie próbowała teraz dorwać. No, nie powinni, to była zemsta, czysta zemsta. No ale widzieliście kolesia, no kurde. Wziął kanister i chciał podpalić moje autko. Moje kochane autko. Okej. Gdzieś tu. Gdzieś tam, dobra. No fucking way, że tym razem dam się zabić tak łatwo. Więc spoko, on też przejmuje samochód. O, ej, jednak się podpaliło. Zgaśnie? Znaczy mam nadzieję, że zgaśnie, bo póki co taki delikatny Ghost Rider. Nie, dobra, przygasa, spoko. Ale czemu się zapaliło, nie wiem, czyżby kontakt mojego ogumienia z asfaltem? O, jedzie też zdecydowanie wolniej, może po prostu się pali. I zaraz eksploduje. No, aha! Kurde, samobójstwo powiadacie. Czyli, że niby sam go podpaliłem. No to już widzę, co będziemy w dzisiejszym odcinku robić. Nie będziemy się koncentrować na wszystkich graczach, tylko skoncentrujemy się na tym jednym. Mam dużo kili do odrabiania. Może nawet powiedzieć, że bardzo dużo. Okej. Okay. Nie, to jest filar. To w dalszym ciągu jest filar. Tu. Jeszcze nie dostał? No przed chwileczką tutaj była jego ksywka. Dobra, schowajmy się znowu, przeładujmy. Racjonalne granie. Okej, okay, teraz. No, dalej tam czeka, no dalej tam stoi, no. No takie chowanie się za filarem cały czas. No to muszę teraz metody rodem z Battlefielda stosować, czyli też duck and cover, znaczy chowaj się i strzelaj, ale to później. Nie no, bo duck and cover znaczy dokładnie tyle, że schylaj się i chowaj. Dobra, RPG, tak będziemy grać. Dobra, możemy zagrać tak jak chcesz. A, no przecież byłem tak samo szybki jak on i też dostał w główkę. A poza tym widoczne jest, że mam jeszcze resztkę życia. Przecież sami widzieliście teraz. No dobra, lecimy... Zginął. Czyżby sam wymierzył sobie śmierć? Nie, może ktoś go zabił? Nie, może po prostu ktoś tutaj krąży buzardem, lutuje do nas, a my jesteśmy tego nieświadomi. No przynajmniej ja. No ale okej, teraz będę miał niestety, ale sposobność sprawdzenia. Ile kosztuje w ubezpieczalni moja wakka? No może kosztować sporo niestety, tego się obawiam. Dobra, że jesteś wewnątrz. Okej, będę ciebie tutaj widział. Nie, on będzie czekał. Nie wiadomo co robi, coś tam rzuca. Wybuchającego. Ha. Dobra, tutaj oknami jakoś. Może go wypatrzę? Nie. Niestety nie, ale tu? Tak, tutaj sobie biega, tak po prostu. Okej, dobra, to zły pomysł! No właśnie, kurde, nie zdążyłem zeskoczyć. Nie no, okrutne bęcki. Gdzieś ty? Okej, dobra. Trzeba się schować, to szybko. No właśnie, bo już ten gościu mnie wypatrzył. Tylko co on to ma za karabin, że tak aż pruje? A, dobra, teraz czeka ze snajpą, po prostu aż się wychyla. Albo nie, albo lutuje czymś innym. Granatnik, coś ten deseń. Dobra, troszeczkę dalej, kartą przesunę. Przesunę, dobra. Kolejny koleś do zabawy.
Dobra, tu idą granatniki, więc ja się odsunę, jeżeli pozwolicie. Kawałek. Ale tylko kawałeczek. I na momencik, chyba że mnie zgarnie teraz. Nie zdążył. Okej, dobra, to ktoś niby do mnie lutuje skądś, ale to chyba nie on jeszcze. No rzucaj tą bombę, Lamo! Jeszcze dalej. I wcale nie tutaj, dobra. No, możemy się prześcigać w rzucaniu do siebie bombami, ale szkoda mi stafu po prostu. Dobra, więc tu go wyczaimy. Kurde, już mogłem. Tylko sował się przytomnie. Dobra, teraz moje pytanie, kto pierwszy? No. Ale to jak się stało, to nie wiem, bo już dawno nie żył. O, już dawno nie żył. Więc jak widzicie, dzieją się dziwne rzeczy, kiedy gra się i uploaduje odcinek jednocześnie. Czyli mogę teraz powiedzieć otwarcie, nie polecam grania z kiepskim łączem. Wtedy dzieją się takie kwiatki, gdzie goście po śmierci staniecie wysadzić. Nie wiadomo jak. A tak swoją drogą to jest jego ciężarówka. Tak się zemszczę. Pojadę gdzieś w Sinondal z tym shitem. Co prawda mógłbym go nawet wysadzić, no bo jest za darmo. No ale dobra, no zaraz muszę sprawdzić tak, ile wakka mnie będzie kosztowała. Czy te 3000 wystarczą? Bo przypominam, za auto zapłaciłem 240 tysięcy. To jest ogromną kwotą dla mnie. No dobra, powiedzmy, że tu starczy. Albo nie. W jakieś gorsze miejsce trzeba władować mu ten samochód. Tu nie ma zjazdu, niestety. Kurde. A tu może się uda? Nie. Ale dobra, możemy tu postawić chwilowo. Schowamy się tu. Dobra, Morse Mutual Insurance. I ile sobie życzycie za przyjemność poskładania mojego auta do kupy? 3000! O kurde. Nie mam tyle środków, jak to nie mam? Przecież sprzedałem samochód za więcej. Ew, nagle mam dużo mniej. Kurde. No to dobra. Trzeba znaleźć inny sposób na zarobek. No nie będę w kółko wykonywał dachowca. Zresztą sam jeszcze nie mogę. Ale dobra, tam widzę przede mną koleś z nagrodą. Czemu by się tam nie udać w jego stronę? Ej, zwłaszcza, że jest naprawdę niedaleko, okej. Okay. 1700, dobra. Radio. Ale już ktoś tam jest i może mnie uprzedzić. Nie, dobra. Czerwony daje sobie radę. Łoho, widzieliście to auto? To był kozacki drift. Tu stoi. Znaczy stał. A, tysiak. No dobra, ale zawsze bliżej wykupienia wakki. Dobra, panowie policjanci, moglibyście zluzować. Ten gościu był wiele wart. Więc nie dziwię to, że go zabiłem, ale dobra, schowamy się tu. Przebijemy sobie płotek. No. Tutaj Franklin mnie nie wyda. Bo to mniej więcej takie rewiry. Znaczy tego samego pokroju, nie wiem, czy koniecznie tutaj mieszka dokładnie. W tej okolicy. No, ale bardzo możliwe. Ej, kogoś tam jeszcze zabija. Ej, może jedziemy po prostu, skoro dalej nie mam na wakkę. A to chociaż płacę sobie. Pozwólcie, że chociaż to zrobię. Bo przejąłem w o wiele szybszy sposób poruszania się w internecie w telefonie. Czyli po prostu na krzyżaku jesteśmy przesuwani dokładnie w miejsce, gdzie coś można kliknąć. Czyli proszę bardzo, wciskam dół nic, ale wciskam prawo dom, wciskam prawo zegarek, wciskam prawo adres, ale jedziemy w dół. Menu główne. Kwota. Pyk. Tak, wszystko na konto. Brakuje jeszcze 800 parę dolarów. Ledwo. No dobra, to udajemy się do tamtego Santos Customs. Może tamten koleś dalej tam się błąka i będziemy mogli się z nim pobawić trochę. Tylko kurde, najpierw muszę stąd wyjechać. A nie, wiecie co, zrobimy to szybciej. Wyjdziemy przez płot. Hop. No i teraz liczę, że tutaj będzie coś fajnego. Na przykład, no nie wiem. Infernus by się przydał. Czyli auto, na które chciałem zbierać następnie. Ale zanim uzbieram to 400 ileś tysięcy, no to ho ho ho, 200 odcinek. I serio mówię, bo już nie mam zamiaru farmować siana. Uprawiać farmingu, czyli robić w kółko jakąś bardzo powtarzalną czynność, która jest najwyżej płatna. Czyli w tym wypadku misja zwana dachowiec. Dobra, SMG? Jest.
Dobra, ale to auto rzeczywiście, już nie, teraz orientuję się, dlaczego jest takie tanie w Los Santos Customs, bo naprawdę jest wolne. Dobra, niech tam sobie biegnie, nie przeszkadzajmy mu. Chcę się dostać na drugą stronę tej rzeczki. Może tędy. O, dobrze znana miejscówka z wyścigów. Trzeba było tak skakać, mniej więcej, oczywiście. Bo nie dokładnie tak, bo się wtedy traci pozycję, którąkolwiek się miało na rzecz ostatniej. Ups. No. Teraz co, może wypatrzę go, może no, faktycznie dalej się tam kręci i po prostu uprzykrza życie graczom. Nie. Nie ten. Nie ten. Nie ten. Nie, przemieścił się już zdecydowanie dalej. No ale okej, no pora poszukać innych sposobów zarabienia, więc... Kurde, tu nie przejadę. Nie wiem, chciałem sklep spożywczy zaproponować, po prostu, żeby wykupić sobie jeszcze wagę. Tak na szczęście wpadek. O, ale dobra, tam się ktoś kręci. Może to on. Ej, i przy okazji Insane Jump. Okej, ale tu widzę lepszy samochód do tego typu przedsięwzięć. No może nie jest o dwie klasy szybszy, ale no jedną na pewno. Karin Asterup. Zmieńmy. Dobra, porządny rozpęd. O kurde, no szybkością nie grzeszy. No, no mam nadzieję, że lepiej wybrałem niż Penumbra. Dobra, będzie za wolno. Trzeba nawet chyba, żeby podjechać. Nie, dobra, jesteśmy. Ale nie, to pewnie trzeba było na drugą stronę przelecieć aż. Ale dobra, olewamy to auto. Jedziemy obczaić jakiś spożywczy. Ale moment, właśnie chyba w tą stronę będzie jakiś, nie? Nie. Choć w sumie chyba, że muszę się zbliżyć. Ale też jest gracz z prawej strony, akurat wchodzi w mapę. Dobra. I może, że tego nie ma sklepu spożywczego tutaj, bo go właśnie obrobił. Okej, okay, może być delikatna zemsta. Dobra, ale z głową, z głową. O kurde, lamo! Nie wyglądał na agresywnego. Sorry. Ej, cóż to? Jak? Conamor, sleep well? O. Kurczę, komuś się umarło w dramatycznych okolicznościach. Dobra, ale auto to samo. Pewnie gościu czaje już ze snajper, ja bym tak zrobił. No, headshot? Czy zdążę? Zdążyłem, dobra. Więc spożywczy w dalszym ciągu. Niech mnie ściga, spokojnie, jak podjadę i obrabuję sklep spożywczy, to wtedy się nim zajmę. Ale o dziwo, tutaj nie ma żadnego w pobliżu, chyba. Okej, okay, ale nie. Fajnie jest kogoś zabijać, a nie być zabijanym, więc... Zróbmy to w ten sposób, że ja sobie tutaj wybiegnę. Centralnie, tak on! I poślę go do piachu. Dobra, przyjmijmy jego furę. Szczyt bycia bezczelnym. Nie to. Superlamo, jeszcze nie teraz. O kurde, policjanci. Tu się zmieszczę? Co sądzicie o tym? Pomyślę. Dobra, narka, policjanci. Uhu. Dobra, teraz nawet ten zabłąkany gracz mnie nie znajdzie. Zapewne. To spokojnie, sklep spożywczy jeszcze odwiedzimy w tym odcinku. No ale kurde, co jest? Nie ma żadnego w pobliżu. Już więcej misji do wykonywania. No przecież to jest stacja benzynowa. No przecież tu na pewno idzie coś kupić. No, na pewno idzie coś okraść. Już posługują się pieniędzmi, nie? Transakcje gotówkowe. Pieniądze za coś tam. A nie towar za towar. No przecież na pewno mogłem wziąć. Ale dobra, gdzieś to musi być spożywczy. No przecież tu jest! I czemu niby nie mogę do niego wejść? No został okradziony, czy tak ja podejrzewałem, ktoś się bawił w seryjnego złodzieja spożywczego. Tak ja lubiłem robić swojego czasu. Ho, hardkorowy, ciężki bit, widzę. No dobra, no to następny spożywczy. No i przy okazji będziemy kogoś mijać na drodze, więc uwaga, uwaga, uwaga. Może jakieś potrącenie? Nie. Ale jakaś dobitka delikatna. Dobra. Spożywczy w dalszym ciągu. No ale serio, patrzę na tą minimapę. Dobra, tutaj z lewej, okej. Okay. Przetniemy się z tymi dwoma. Kurde, bomba? Może? Nie, nie są zainteresowani mną. Ale policjanci już za to są i właśnie cisną z naprzeciwka, ale skręcili dalej. Okej.
Bardzo mi to na rączkę. Dobra, tu na następnym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Proszę do spożywczaka, tylko teraz jeden z tych dwóch muszę obrać. Okej, okay. Może torami. Nikt nie szuka samochodu na torach. Więc powiedziałem, to może zgubimy, ale albo nie. Zaparkujemy po prostu ładnie, grzecznie, kulturalnie, koło spożywczego. Na pewno się nie szczają, że przed chwilą kogoś zabiłem. Dobra, stacja benzynowa, to grozi eksplozją. Więc samochód wybitnie przygotowany do ucieczki. Okej. Okay. Dobra, mam co prawda tą jedną gwiazdkę. Ej, gdzie jest sprzedawca? Jest i on. Sprzedaż mi coś? Dobra, z niemowami niestety nie potrafię rozmawiać, wybacz. Nie znam języka migowego. 7000 jeszcze. No. Dobra, jeżeli uda mi się to wpłacić na konto i swoją wakkę wykupić. I to nie jest daleko. To pojedziemy. Zobaczymy. Sprawdzimy. O, ale widzicie, nawet mimo trzech gwiazdek policjanci łatwo dają za wygraną, czyli gdzieś się dzieje gorszy gnój. Zdecydowanie gorszy. No, dobra. Więc zaraz policjanci zelżą ze swoim pościgiem. Wpłacimy wakka. I w sumie już obczaić mogę teraz na minimapie, gdzie on tak właściwie jest, jak bardzo daleko. Będę w stanie ocenić, czy w tym odcinku go jeszcze dorwiemy. O, na plaży? Kurde. To nawet wiecie co, to bez wakki, po prostu jedziemy, skoro już jest tak blisko. Fajnie by było jakoś tutaj przebić, inaczej skrótem. Trudno. No, że tak policjanci mnie nawet widzieli, więc nie mam szans wykupienia swojego samochodu. I kolejny 1000, jakby co? Kurde, no czemu teraz nagle się destination zmieniło? Przecież dobrze bym pojechał, gdyby nie to. Shit. Ej, cicho, cicho, dobra, bo tu się chyba da zjechać. Nie, nie da się. Dobra, Lamo, skacz. No, miałeś skakać, ten jeden raz miałeś właśnie zeskoczyć. Tam 9, nie, 7 tysięcy, tak? Dobrze pamiętam. Dobra, dawaj na palmę. Na palmę! O, ej. Jakiś parapecik, dobra. Dawaj na drogę. Sprawa taka boczna. Ej, wygląda jak takiego parkingu policyjnego, nawet mógłbym powiedzieć. Pokusić się o takie porównanie. Ej, on dalej tam się kręci. No kurde, dajcie jakiś pojazd. A policjanci, wy się uspokójcie z tym helikopterem. Jestem pod daszkiem, nie powinniście mnie widzieć. Nie fair. Dobra, ten uznam za przydatny. Jeżeli by się pani łaskawie zatrzymała. O kurde, dobra. Będzie następny. Musi być. No bo w sumie chciałbym pokonać 2 km na pieszo. Serio. Martin, może nie teraz. Za chwilę. Wiem, że ostatnio jestem jednym z twoich częstszych klientów. Ale spokojnie, przy innej okazji. Zajmę się misją łącznik z Los Santos. O-o. Dobra. To jest tak, kurczę, gdzie on jest? Czy dalej jest na plaży? Kurde, już ktoś tam się kręci koło niego. Niech go szlak. No dobra, może dobiegnę pierwszy? Już teraz na pewno będzie bieg, może być tego pewni, bo tutaj nie znajdę samochodu. Come on. Nie no, helikopter zgubię. Też zgubię. No, nie powinien mnie zabić. Jak będę tutaj tak zasuwał. Zdrep CDS-a, ale boję się o tego drugiego gracza, więc powiększę sobie mapę. Aha. No, kurde. Już chyba trzeba będzie się kierować na spożywczy, żeby zarobić chociaż coś. Zrekompensować sobie to stracone 9000. No, pokaż jak pływasz. No, pokaż dalej. Chociaż za każdym razem, kiedy miałeś wchodzić do wody, to później coś ci umykało. Za tego kolesia, kurde. Za tego kolesia, z którym się ścierałem na początku, 9000 i nie będę w stanie go dorwać. A nie, chyba że... Moment. Nagroda w dalszym ciągu tutaj jest. Dobra, karabinek jest przygotowany. Więc nabiegamy. On dalej tam są? Tak, w dalszym ciągu. Kręcą się w okolicach mola. Dobra. Snajpa. Pościg zgubiony. Cholera, jeszcze są daleko, ale tutaj muszę obejść z tej strony, żeby mieć dobry widok ze snajpy. Come on. Ruchy. O, 9000 tutaj zainkasował. Shit. No ale tam chyba ten 1000 mi pozostał, czy co?
Dobra, karabinek, już jesteśmy za blisko. Policjanci, dobra, kogoś tam ścigają. Dobra, teraz powiedzcie, dół czy góra? Bo ja sobie biegnę beztrosko dosyć. Więc nie wiem, może gość jest na kolejce górskiej po prostu. Sobie zasuwa. Jak ktoś tu rozpoczął atak na gang. Dobra, umarł. To znaczy, że zaraz gdzieś tu się odrodzi. Nie, 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 zostawcie mnie w spokoju. Nie zagrażam wam. Dobra. Jest tu. Musi wejść na górę. Albo wcale nie musi. No, co jest z moim auto-aimem? I czemu nie chcesz strzelać? No, what the hell? Znaczy, wy to widzicie? Co jest? What the fuck? No, co to miało być? He? What the fuck? Czyżbym miał tutaj coś zmniejszone? No standardowe, ale to w przyjaciół, no to nie byli moi przyjaciele. No i już kurde kościół zgarnął. Szlak. No ale dobra, trudno. Może mi się chociaż tego jeszcze uda tutaj wyhaczyć. Podczas wpłacania. O, chociaż to się udało. Dobra, ten się nie odrodził gdzieś tutaj w pobliżu przypadkiem? Tam na końcu. Gdzieś. Za zbiornikiem wodnym. No, będzie tu przechodził. Bam! Proszę bardzo, ładny kill snajpą. Czyżby kolejny do kolekcji? Obok. Jest! Prosto, kurczę, w klatkę piersiową. Dobra, kolejny. Znowu tam daleko. Znowu się tu wychyli. Strzela z tego minigana. Dobra, niech strzela sobie. Spoko, ale ten będzie szybciej. Ten będzie bliżej. Gdzie? Shit! Bang, dobra. Może tego jeszcze pocisnę? No, no, no. No dobra, pruję tam sobie, pruję. Jak szalony. Ej, no policja mnie ściga, fuck. BAM! Headshot, motherfucka! Dobra, i teraz sprawdzimy jeszcze auto-aima, czy działa. Na pewno prawidłowo. Okej. Dobra, działa zacnie. Okej, teraz tak, to jest ten z miniganem, tak? Ale co tam minigun? Też dałem radę go zabić. Dobra, kochani. Ale tym rampage'em kończymy ten odcinek. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!